kanał Niebajki. Katecheza dla dzieci przedszkolnych. Bo wiara rodzi się ze słuchania. Odcinek 11. Prezenty dla Dzieciątka Jezus. Drogie dzieci, tuż przed momentem narodzenia Pana Jezusa, Pan Bóg umieścił na niebie nową gwiazdę, bardzo mocno świecącą. Trzej królowie, którzy mieszkali daleko, bardzo daleko od Betlejem, dostrzegli tę gwiazdę. Powiedzieli wówczas do siebie: ta nowa gwiazda oznacza, że narodził się Zbawiciel. Pójdźmy za jej światłem, ona zaprowadzi nas do Boga. I tak oto królowie wsiedli na swoje wielbłądy i wyruszyli w daleką drogę, aby u jej kresu odnaleźć Pana Jezusa. Ta nowa gwiazda różniła się od pozostałych. Kiedy królowie wyruszyli w drogę, gwiazda wyprzedziła ich. Musieli za nią podążać. Ona zaprowadziła ich do dużego miasta Jerozolimy, a następnie tam zniknęła. W Jerozolimie trzej królowie poszli złożyć wizytę królowi Herodowi i powiedzieli mu wszystko, co spotkało ich w związku z niezwykłą gwiazdą. Zapytali króla Heroda: czy wiesz, gdzie się znajduje mały król żydowski? Przybyliśmy, aby oddać mu pokłon. Herod jednak był bardzo złym królem i obawiał się, że pewnego dnia, kiedy Jezus stanie się dorosły, zajmie on jego miejsce. Ponieważ nie wiedział, gdzie Pan Jezus się narodził, powiedział trzem królom: dowiem się tego. Kilku uczonych powiedziało mu, że Zbawiciel miał się narodzić w Betlejem. Herod przywołał zatem trzech króli i rzekł: Zbawiciel narodził się w Betlejem. Idźcie, znajdźcie tego małego króla i powróćcie szybko, aby powiedzieć mi, gdzie on jest, abym i ja mógł pójść go zobaczyć. Ale zły Herod pomyślał sobie: to ja jestem jedynym królem. Muszę zabić tego małego króla, który właśnie się narodził, ponieważ nikt nie jest większy ode mnie. Kiedy tylko trzej królowie opuścili Jerozolimę, ponownie ujrzeli gwiazdę i byli bardzo szczęśliwi. Gwiazda wyprzedziła ich i zaprowadziła do Betlejem, gdzie był Pan Jezus. Tam się zatrzymała. Trzej królowie znaleźli małe dziecię Jezus w ramionach Maryi, jego matki. Wiedzieli, że to był Syn Boży, dlatego upadli przed Nim na kolana i oddali Mu cześć. Mówili do Niego, że kochają Go z całego serca. Widzieli także świętego Józefa. Następnie każdy z trzech króli ofiarował dzieciątku jeden drogocenny prezent, którym było coś najwspanialszego, co posiadali. Jeden z królów podarował mu złoto, inny kadzidło, zaś trzeci mirrę. To były dary dla króla. Pan Jezus jest królem. Pan Jezus nic nie powiedział, ale uważnie przyglądał się trzem królom. Wydawało się, że chce im powiedzieć: dziękuję. Jestem szczęśliwy, że was widzę. Czekałem na was. Po tym, gdy trzej królowie opuścili Betlejem, aby powrócić do Jerozolimy i powiedzieć królowi Herodowi, że znaleźli Pana Jezusa, podczas snu ukazał im się anioł i powiedział: nie wracajcie do króla Heroda. Wróćcie do waszego domu inną drogą. Król Herod chce zabić dziecię Jezus. Trzej królowie zrobili to, co nakazał im anioł. Wy także ofiarujcie Panu Jezusowi prezent. Czy chcielibyście być razem z trzema królami, kiedy odnaleźli Pana Jezusa? Czy chcielibyście być z nimi, gdy ofiarowali Mu swoje dary? To prawda, że nie byliście z nimi w Betlejem.
Jesteście jednak bardzo blisko malutkiego Pana Jezusa. On was widzi, on was słyszy, on wie, o czym myślicie. Chcielibyście z pewnością podarować coś Panu Jezusowi. Musicie dać Jemu coś najlepszego, co posiadacie. Czy wiecie, czego Pan Jezus chce od was najbardziej? Pan Jezus chce, abyście oddali Mu swoje serce. Chce, abyście mówili Mu często, bardzo często, że Go kochacie. A jakie inne prezenty moglibyście ofiarować Panu Jezusowi? Możecie ofiarować Mu swoje modlitwy. Możecie ofiarować Mu waszą zabawę. Możecie ofiarować Mu waszą pracę. Możecie ofiarować to, że jesteście posłuszni waszym rodzicom, że jesteście dla nich dobrzy. Możecie również mówić przed każdą, nawet zwykłą czynnością. Wszystko dla Ciebie, Panie Jezu. Wszystko to są dary, które możecie Mu ofiarować. Pan Jezus wam odpowie: dziękuję, i będzie bardzo zadowolony. Odmawiajcie zatem tę krótką modlitwę. O mój Jezu, chcę ofiarować Ci mały prezent. Oddaję Ci moje serce, kocham Cię, ale pomóż mi kochać Cię coraz mocniej, każdego dnia. Pytania do katechezy 11. Co zobaczyli na niebie trzej królowie, kiedy narodził się Pan Jezus? Co miała oznaczać ta gwiazda? Czy była ona podobna do innych gwiazd na niebie? Jaka była różnica pomiędzy nią a innymi gwiazdami? Co zdarzyło się, kiedy trzej królowie przybyli do Jerozolimy? Z kim poszli się spotkać? Czy król Herod był dobrym królem? Dlaczego Herod chciał wiedzieć, gdzie było dzieciątko Jezus? Co się stało, kiedy trzej królowie opuścili Jerozolimę? Dokąd zaprowadziła ich gwiazda? Co zrobili trzej królowie, kiedy znaleźli Pana Jezusa? Co podarowali dzieciątku Jezus? Kto się im objawił w czasie snu? Co powiedział im anioł? Czy trzej królowie byli posłuszni aniołowi? Jakie dary możecie złożyć Panu Jezusowi? Czego Pan Jezus chce od was przede wszystkim? Doskonale. Kiedy widzicie dzieciątko Jezus w żłóbku, przypomnijcie sobie, że Pan Jezus jest Bogiem. On wie wszystko. On może zrobić wszystko. Mogę ofiarować Panu Jezusowi swoje serce. Zadanie. Czy narysowałeś ostatnio stajenkę wraz ze świętą rodziną? Dzisiaj spróbuj narysować, jak dajesz Panu Jezusowi prezent. Niech to będzie Twoje serce. Mogę ofiarować Panu Jezusowi moje serce.